Leszczyńska księżnica przygotowała sporo różnorodnych propozycji na ten tydzień. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Już we wtorek, 24 maja o godzinie 17 w Bibliotece Ratuszowej odbędzie się kolejny wieczorek kulturowo-podróżniczy. Wraz z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej biblioteka zaprasza na opowieść o Turcji i Jordanii. W środę, 25 maja na spotkanie o godzinie 16.30 w Bibliotece Ratuszowej zaprasza dyskusyjny klub książki. Tym razem wielbiciele literatury rozmawiać będą o książce pod tytułem Rok Szczura Claire Furnis. Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się piątek 27 maja. O godzinie 10.30 rozpoczną się warsztaty dla młodzieży w ramach Festiwalu Ludzi Książki. O tym, jak pisać o książkach w mediach społecznościowych, żeby się klikało, opowie Agnieszka Kalus. Uwaga, obowiązują zapisy mailowe. O godzinie 16.00 w holu na parterze Nowej Biblioteki przy placu Metzinga 25 rozpocznie się spotkanie z doktorem Marcinem Hermanowskim z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent będzie mówił m.in. o tym, w jaki sposób toczący się za naszą wschodnią granicą konflikt zbrojny wpływa na ludzi. Z kolei o godzinie 17.00 w Bibliotece Ratuszowej rozpocznie się spotkanie z redaktorem Pawłem Sajewiczem. Dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli pojawić się osobiście, spotkanie będzie transmitowane na żywo na Facebooku Biblioteki. Kolejny tydzień rozpocznie się zaplanowanym na poniedziałek 30 maja spotkaniem w ramach cyklu Blisko Bliżej Biblioteka. Na godzinę 9.15 najmłodszych czytelników zaprasza do siebie filia biblioteczna na Zatorzu, ulica Święciechowska 13. W ramach małej biblioteki odbędą się warsztaty plastyczne z książką w tle, podczas których uczestnicy spotkania będą ozdabiać latawce. Uwaga! Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy mailowe. Na bieżąco aktualizowany kalendarz imprez odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie znajduje się na jej stronie internetowej.